Dziś chcemy sobie pomówić o funkcjach sortujących i sortowaniu po miesiącach. Zacznijmy od funkcji sortuj. Tak, jeśli podamy jej tutaj zakres danych, na którym chcemy pracować i dołożymy, że chcemy sortować po miesiącach, czyli po drugiej kolumnie, to wtedy funkcja sortuj posortuje po drugiej kolumnie alfabetycznie. Nie ma w swojej pamięci list niestandardowych, które Excel przechowuje bezpośrednio. I jak możemy na to wpłynąć? Przede wszystkim potrzebujemy funkcji sortuj.według, tak? Która pozwala nam sortować według kolejnej tablicy. No w większości sytuacji to jest według kolumny, czyli możemy sobie tutaj zaznaczyć, że tutaj na początek tylko właśnie zaznaczymy całą kolumnę danych i ta zmiana na razie nie wpłynie na nasz końcowy rezultat, bo funkcja według też nie zna list niestandardowych i sortuje po prostu alfabetycznie. Musimy wprowadzić dodatkowe obliczenie w funkcji sortuj według, żeby ta tablica zawierała wartości, po których faktycznie może funkcja sortuj według posortować prawidłowo, tak według kolejności miesięcy w roku. I sposób, jaki znam, wymaga po prostu kolumny z kolejnością miesięcy. Jeśli korzystamy sobie tutaj jako obliczenia pomocnicze, żebyśmy zobaczyli, jak to dokładnie działa, czyli szukaną wartość, mamy po prostu konkretny miesiąc i tu mamy tą tablicę wszystkich miesięcy, tutaj sobie F4 zablokujemy bezwzględnie, średnik i chcemy mieć dopasowanie dokładne, czyli funkcja po tej pozycji będzie szukała od góry tego konkretnego miesiąca. No i w ten sposób, jak sobie skopiujemy formułę, możemy zobaczyć, że każdemu miesiącowi został przypisany odpowiedni numer. No i po tym numerku, ponieważ to jest liczba, a nie wartość tekstowa, bez problemu funkcja sortuj według powinna sobie poradzić z naszym sortowaniem, kolejnością sortowania. Czyli musimy w drugim argumencie funkcji sortuj według włożyć naszą funkcję podaj pozycji. Tak, szukana wartość to jest właśnie ta cała kolumna danych, średnik i tych pojedynczych tak naprawdę komórek, zmienię sobie kolor zaznaczenia, tych pojedynczych komórek będziemy szukać o tu na tej liście, czyli sobie o mogę zaznaczyć od dołu, F4, tutaj nie potrzebuję blokować, bo mam tylko funkcję rozlewającą się, średnik 0, dopasowanie dokładne i liczba nawiasów się zgadza, więc teraz powinno być jak najbardziej prawidłowo sortowanie według miesięcy. Mamy tu to rozpisane i podobne sztuczki można stosować do innych list niestandardowych, jeśli chodzi o nasze sortowanie. Jeśli nie chcemy, żeby znajdowała się właśnie tak w arkuszu jakaś dodatkowa lista, to możemy nasz tutaj zakres, przeszukiwaną tablicę F9 właśnie wpisać jako tablicę, zahardkodować tutaj na stałe. No i efekt będzie taki sam, nawet jeśli sobie tutaj skasuję te wyniki. Tak, widać, że tutaj nasza pomocnicza funkcja zwraca błędy, bo nie znajduje miesięcy, ale tutaj, ponieważ wpisaliśmy na stałe te miesiące, jak najbardziej sobie to działa. W zależności jak jest wygodnie. Oczywiście wpisywanie na stałe tablicy on wpływa na to, że formuła staje się dużo dłuższa, ale nie musimy tych informacji przechowywać gdzieś w arkusz. No i miesiące raczej się tam nigdy nie zmienią, ich nazwy. I tu dodatkowo tak chcę powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy związanej z datami. Bo tutaj mamy rok jako liczbę, miesiąc jako liczbę i w ogóle nie mamy dnia. A czasami chcielibyśmy właśnie mieć taką tą możliwość sortowania danych, mieć pewność właśnie, że będziemy sortować po kolei nasze informacje po dacie, mimo że tak data jest rozbita na kilka kolumn. To najpierw sobie wyczyszczę tą kolumnę z informacji. I jak możemy to zrobić? Właśnie dzięki funkcji sort. Tak, możemy sobie stworzyć datę na podstawie informacji, które mam. I możemy sobie połączyć, czy formułą, czyli 1, łączymy ampersand z nazwą miesiąca i ampersand z numerem roku, tak z rokiem. No i powstaje nam taki zlep. I co się dzieje? Excel potrafi taki zlepek, tak, to jest ten, który pamiętam, był chyba jeszcze jeden, potrafi zamienić,
trzeba plus 0, tak, na liczbę, czyli tak naprawdę na datę. Jeśli byśmy to sobie właśnie sformatowali, to możemy mieć, dostać datę. To będzie po prostu pierwszy dzień danego miesiąca, czyli w naszej sytuacji tutaj 1 stycznia 2020 roku. No i jak sobie skopiujemy tą formułę w dół, tak to się skopiuje również formatowanie daty i będziemy mieli po prostu pierwsze dni z poszczególnych miesięcy. No i jak mamy właśnie taką formułę, no to możemy po niej sortować. Czyli załóżmy, o, ja sobie skopiuję tutaj te nagłówki, ukryję parę wierszy, a to ukryjemy te. To znaczy kolumn, tak, parę kolumn, no, choć pozwól mi ukryć nasze dane. I teraz chcę sobie sortować według, czyli tu naszej tablicy danych. Teraz sobie wracamy. No, czyli, o, nie poszło mi dobrze. Okay. Mam teraz, o, prawidłowo posortowane, znaczy się, na razie jeszcze nie mam posortowane, czyli mam posortowane po tych danych. No i teraz chcę uzyskać właśnie tą kolumnę pomocniczą w funkcji sortu. Czyli muszę sobie, tak to było w nawiasach, najpierw podać jedynkę, połączyć ją z nazwą miesiąca, czyli muszę tu zaznaczyć całą kolumnę miesięcy. Później właśnie sobie wracamy. No, naszych danych tutaj, o, czyli łączymy całą kolumnę danych z miesięcy i całą kolumnę lat. No i teraz mamy, o, tutaj cały ten, tą naszą całą kolumnę pomocniczą stworzoną. No i pamiętajmy, że jeszcze tu plus 0 trzeba, żeby z tego zapisu tekstowego Excel był w stanie przekonwertować tą wartość na wartości liczbowe, czyli dla nas jako daty. No i teraz mamy właśnie posortowane alfabetycznie, znaczy, no, mamy posortowanie po datach, czyli najpierw są miesiące styczeń z 2020 roku, czyli o, teraz odkryję te ukryte wcześniej dane, jak mi tylko na dłużej się wyświetli okno, czyli sobie odkryję, mam te dane i mam tu, tutaj to za dużo odkryłem, to możemy ukryć, tak, mamy porównanie, że tu wcześniej było sortowanie tylko po miesiącach, więc mam styczeń z 2022 i 2023, a tu mam styczeń tylko z 2020 roku. Musi minąć cały rok, żebyśmy doszli do stycznia z 2023 roku. Więc takie mamy możliwości, jeśli chodzi o sortowanie za pomocą funkcji sortujących, czyli przede wszystkim chodzi tutaj o sortuj według, tak, po niestandardowych listach i po datach.